Dwa tygodnie temu zadzwonił do mnie przyjaciel, jest dla mnie szczególnie ważny, dlatego że kiedyś był księdzem w kościele katolickim i wyciągnął mnie w takim jednym z gorszych momentów mojego życia. Pokazał mi miłość. A potem odszedł z kościoła katolickiego, bo sam stwierdził, że to nie to. Zadzwonił do mnie, powiedział, rozpłakał się, powiedział, że jest w szpitalu i że będzie miał operację na oko. Ta operacja będzie powodowała, że będzie miał kolejne i kolejne i kolejne. Mówię, no to jak już mu mówi do mnie, Gosia, już mam dosyć. Ja mówię, no to jesteś w bardzo dobrym miejscu w takim razie. To się, jak się nowo narodzisz, to się pomodlimy. On się tam zbuntował trochę, mówi, przecież ja zawsze wyznawałem Jezusa. Ja mówię, dobrze, zioma, no to zrobimy to jeszcze raz, co? Ja mówię, masz to w sercu? Mam. Narodził się na nowo, pomodliliśmy się, na drugi dzień do mnie zadzwonił, że nie miał żadnej operacji, zrobili mu tylko taki mały zabieg, żeby to oko tam w jakiś sposób poprawić widoczność i operacji już nie będzie miał.